Hej, cześć i witajcie w kolejnym odcinku Apex News. Jest to już 50. wydanie tego cyklu. Jak zwykle nie zabraknie nowości i ciekawostek związanych ze światem Apex Legends. Przypominam tylko o tym, że na Instagramie niedługo zorganizuję konkurs na limitowaną skórkę do Pathfindera, dlatego polecam zaobserwować mój profil, gdzie ogłoszę informacje na temat tego, co trzeba zrobić, by wziąć udział. Losowanie tyczy się skórek na wszystkie trzy główne platformy, czyli na komputery, Xbox i PlayStation, zatem warto zostawić followa na moim profilu. W naszym Discordzie zrobiliśmy odświeżenie serwera i jest w wersji 3.0, a tam również organizujemy często rozmowy z widzami na livestreamach, więc jeśli chcesz ze mną porozmawiać, to wystarczy dołączyć. Linki do Insta i Discorda są w opisie. A propos live'ów, dostałem od Was informację, że YouTube nie wysyła powiadomień o tym, że prowadzę streama, zatem jeśli chcesz być aktywny i grać się ze mną na żywo, to nie przegap gierek, zostawiając suba z dzwonem na kanale. Walczę z uciętymi zasięgami, zatem dzięki wielkie za każdą zostawioną łapkę pod filmami. Oczywiście nie na Polegam i chcę, żeby była to Twoja dobrowolna decyzja, ale dzięki wielkie za taką formę wsparcia, bo to nic nie kosztuje. Jak zwykle, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy odcinek. Lutego tego roku zostanie wydana książka fabularna pod tytułem Apex Legends Pathfinder's Quest. Co prawda jeszcze nikt nie powinien widzieć jej zawartości, lecz niektórym osobom udało się przedpremierowo uzyskać do niej dostęp. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, lecz jest tam wątek Octavio Silvy, czyli Octane'a. I też nie byłoby tam nic szokującego, gdyby nie sam fakt, że został przedstawiony oficjalnie jego wizerunek, który przez wszystkie dotychczasowe sezony był niemałą zagadką. Czyżby twórcy dali nam taki gest w drugą rocznicę wydania Apex Legends? Spójrzcie sami, jak wygląda nasza adrenalinowa postać po raz pierwszy bez maski. Teraz musimy jeszcze trochę poczekać na oficjalne opublikowanie wizerunku Kostika, bo nasz chemik również zbytnio nie pokazuje twarzy. Paręnaście odcinków temu w Apex News również zawarłem spekulacyjne obrazki naszego odkrywcy, lecz jeszcze musimy trochę poczekać na potwierdzony wygląd Noxa. Nie będzie już żadnych dużych postaci, donosi jeden z projektantów ze studia Respawn. Dowiedzieliśmy się m.in., że z perspektywy czasu to jest błąd, kiedy były dodawane postaci różnych wielkości i gabarytów, takie jak na przykład dla kontrastu Rafe i Gibraltar są to jednak skrajne wielkości, jeśli właśnie chodzi o rozmiar hitboxów, no i niektóre postacie low profile mają przewagę, na przykład Rafe, bo jej hitbox jest zwyczajnie cięższy do trafienia. Mało tego, jakiś czas temu Rafe była pochylona, miała właśnie taką skrzywioną posturę i była naprawdę piekielnie ciężką postacią do ustrzelenia. No i z tej racji wszystkie kolejne postacie będą podobne do siebie, jeśli chodzi o wielkość. Gibraltar, Caustic i Pathfinder to prawdopodobnie jedyne postacie, jakie będą tych rozmiarów w Apex Legends i z pewnością nie doczekamy się legend większych niż Revenant oraz mniejszych niż Watson czy Rafe. A ją również czeka modyfikacja hitboxa. Jeśli chodzi o Gibiego i Noxa, to ci możliwie otrzymają minimalne buffy w przyszłych sezonach w rekompensacie za powiększenie hitbox. Oczywiście perk o nazwie Fortified jest już w grze, ale mowa jest o jego dodatkowym podrasowaniu, w szczególności u chemika, bo Gibi często nadrabia funkcje defensywne swoją zdolnością pasywną, czyli tarczą ręczną. To na tyle w dzisiejszym wydaniu newsów. Jak zwykle przypominam o zostawieniu łapki z dzwonkiem oraz o dołączeniu na Discorda i zaobserwowaniu Instagrama, gdzie niedługo odbędzie się konkurs. Pamiętaj, że live'y też robię na tym kanale na YouTubie, dlatego polecam zasubskrybować kanał z dzwonkiem, żeby nie przegapić żadnych najnowszych streamów. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo, zatem cześć i hejos!